Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Resident Evil 4. No liczę, że już po raz ostatni rozpoczynamy odcinek w tym pokoju. Nie to, żeby było nam źle z tobą, kolego. Stranger, czekaj, w sumie nawet mamy do ciebie romans. Otóż to. A co my kupimy? My musimy sobie przede wszystkim naprawić kamizelkę, bo raz tam się oberwało. I ta cała kubra, tak może nazwijmy, no przyznam, że szału nie robi. No 2-0 obrażenia, strzela pewnie szybko, ale jak za amunicję do snajperki? W porównaniu do Magnumka, 15 na wyższych poziomach to już w ogóle... No musimy kiedyś sobie ulepszyć, dobra, jeszcze razy półtora można podkręcić. Szaleństwo, ale my, no to nie ma żadnej promocji. Standardowo weźmiemy sobie surowce. Jak już tak szalenie podchodzimy do tematu, to trochę prochu jednak się chyba przyda. Oby tak było. Oby tak było. Dziękuję. Więc jeszcze tylko wywalę te dwie bronie, które mam nadzieję, że teraz nie będą nam potrzebne. I możemy ruszać dalej. Chociaż może zostawmy sobie miejsce. To zawsze można wywalić. O, Magnumka. Wywalimy tu. A idziemy zobaczyć Strange'a. Co tam słychać w wielkim świecie? Z kim my się spotkamy? Jak to będzie się wszystko tutaj teraz mogło potoczyć dalej bez Ashley? I jak długo mamy od niej spokój? O, to jest pytanie. Co to jest? Wow! Jakby z kapitana bombę wypadło. Żyjesz? Nie żyjesz? Żyjesz? Nie żyjesz? Żyjesz? Żyjesz! Nie żyjesz. Dobra, nie trzeba dużo, żeby to zabić. Ale wypada, no właśnie. Strasznie nierówne te bonusy. Albo 150 pitos, albo szafir, no. Jak się dogadać? A to możemy przeskoczyć na drugą stronę, czyli co? To pewnie będzie zamknięte. Do przewidzenia. Teraz się zastanawiam, bo wziąłbym ten nasz karabin. O, kolejny! Przetestowałbym go w boju jakoś lepiej. Ty tam się przewróciłeś? A moment, jak je zabiliśmy tam... Może trzeba było poczekać, aż tu wylądują. To przepadły nam bonusy, tak. Nie będę zatem mocno płakał na 150 pitos albo... No właśnie, albo szafir, no. Kto wie, co to by mogło z tego wyjść. Gorzej, że to wygląda, jakbyśmy musieli się do nich zacząć przyzwyczajać. Może to one składają jaja. Ostatecznie lepsze... Chyba widzę kruka za oknem. I chyba słyszę nagrodę gdzieś. Ostatecznie wydaje się, że to lepsze niż te pająki, które próbowały nam krzywdę zrobić. Gdzie jest? Tu jesteś. Dobra. Mam nadzieję, że nikt nie usłyszy. O, to Kenik. Jeszcze jeden i jesteśmy w domu. Nie ukrywam, że przydałoby się jakieś złotko do wymieszania. Zwiększenia naszych tutaj możliwości. Widzę żyćko. Dobra, bo i tak musimy to tutaj raz wyładować w całości. Ten kruk poleciał. Podejdziemy sobie zaraz do tego okna. Bo nie wiem, albo możemy tam spojrzeć na coś, albo wyjść dalej. Nie chciałbym się spieszyć. Do tych ścieżek jest naprawdę dużo. Czysto. Listy. Zaraz podejdziemy i do tego. Dobra, listy w takim razie. O, będzie co czytać. Kroniki poszukiwań, czy może bardziej badań, część pierwsza. Lipiec, 2 lata od mojego przebudzenia. Mistrz Ramon przydzielił mi nadzwyczajne zadanie, by poprawić wady naszej ludzkiej formy i dążyć do doskonałości, jaką można zaobserwować u naszego stawonogiego rodzeństwa. Dla tej sprawy chętnie poświęcę życie. Styczeń, 4 lata od mego przebudzenia. Moje starania co do transfuzji czarnego płynu do organizmu są o krok od sukcesu. Łono jest kluczem. Czysta dusza okazuje się być obiektem bardzo plastycznym i adaptacyjnym. Styczeń, jednak tym razem 6 lat od mojego przebudzenia. Nazwałem te święte larwy, noszone w łonach wybrańców U2, po swoim własnym, jakby nazwisku. Będą one nosić prestiż mojego rodowego nazwiska, jakbym sam je spłodził.
U2 są teraz bliskie rozmiarowi dorosłego człowieka. Nadal się żywią i rozmnażają. Udało mi się stworzyć nowy gatunek. Piękne nazwisko, U2, tak? No dobrze. Mistrz Ramon docenił moje wysiłki i pobłogosławił mnie swoją pochwałą. Przyjął U2, nazywając je Novi Stadur, co oznacza niewidzialny, niezauważalny. Powiedziano mi, że jego świętość, sam Lord Sadler, również jest zadowolony z mojej pracy. Cóż to za niezwykły zaszczyt. Przez łzy radości ledwo widzę czubek mojego pióra. Jego pokorny sługa Isidoro Urritate Talavera. A to stąd U2, Urritate Talavera. No, to jest też otwarte. No dobra. Może tutaj tylko powiemy coś. Trzeba było tak od razu. W sumie zegar, taka prawie 12 godzina. I na dobrą sprawę to nic więcej tu nie widać. Chyba. Mamy zasłonięte oczy, koziołki, trochę jak w Poznaniu. Nie wiem, o co dokładnie to mogło chodzić. Ale jak niczego nie widać, to możemy ruszać dalej. Wow! Wbrew pogotowiu, no właśnie. Czuję, że te robaczki będą takim teraz stałym wyzwaniem. W najbliższym czasie. Może jakiegoś już tu nawet widzimy. Wygląda na to, że jest pusto. Jeszcze. Co to za dziwny stolik? Chyba, że to tu te badania były prowadzone. O, spójrzmy na mapę. Nie, najbliższe skarby to tam po schodach. Albo i nawet nie, a może. Po drugiej stronie, więc możemy spokojnie lecieć dalej. No, tu spokój nasz się kończy. Wow, dużo was tutaj. Wydaje się, że można je dobijać. Ale że się mieszczą pod tym tu... O-o. Chodź, robaczku, dosłownie. Ale jak się rozpędził. Ciekawe, czy są w stanie nam z powietrza zrobić krzywdę. Wolałbym tego nie sprawdzać. O-o, słyszę więc... Jok! Lecą kolejne, a może się nie kończą. Chociaż by nie wyrzucały wtedy tylu skarbów. Boom, headshot. Albo strzał w skrzydełko. Chodzą kolejne. No nie, słyszę po tej stronie, ale to jest przerażające w sumie. A tam one, to z matematyką kolega problem. No ale my tu jesteśmy od strzelania, nie od liczenia ostatecznie. Wszystkie? Nie wiem, czy one po prostu mają taki słaby pancerz, hitynowy. Czy to po prostu nasza broń jest tak dobra aktualnie. Po tych wszystkich ulepszeniach. Albo no muszą być na tyle słabe, żeby nie stanowiły większego problemu, patrząc na to, ile tego tu biega. O, komuś burcz. Oj, słyszę. Chyba się wpakowałem głupio. Dobrze, że to nie pluje niczym do nas. W sumie to ja nie wiem, w jaki sposób to nas atakuje. Może składa jaja. Nie za bardzo dajemy im takie możliwości. Słyszę, widziałem cię. Gorzej, że słyszę coś po prawej jeszcze. To jest chyba ich przewaga. Ich jest tu naprawdę mnóstwo. Może ten karabin rzeczywiście by się tu nieźle sprawdził. Nie miał nam więcej tej amunicji wypadać? Oj. My i tak tu nie idziemy na rekord celności po tym, co ostatnio się wydarzyło w naszym... Chciałem wyprzedzić jego ruchy. Przy naszym ostatnim spotkaniu. Może idzie zalepić tę dziurę jakoś, bo one tak się nie chcą skończyć. O! Nie! Ty za blisko nas tu jesteś! Oczywiście, tędy będziemy wracać. Jeszcze pewnie się spotkamy z robaczkami wtedy. Nie chowaj broni. Tu jest co zbierać. O, wow, jak się schował za szufladą. Jakieś mole. Nie wiem, czy... Nie słyszę, znaczy słyszę, nie widzę. Dobra, przesuniemy się. Na bezpieczny dystans. Gdzie jesteś? Tu jest, ale to bezpiecznie... W sumie biegaliśmy tam przed momentem, ty żebyś nam nie wypadł stąd. Nie? Mamy ambitne plany co do tego, co wyrzucisz z siebie. Kolejne. To się chyba nie chce to skończyć, ale jak nam szpinele zaczęli na prawo i lewo rozdawać. O, kolejny robaczek. Nie no, idealnie, tak sytuacyjna nagroda.
Tylko czy my mamy jakieś inne przejście? Tylko drabina, ale zakładam... To jest handlarz, no miło, miło. Chętnie byśmy się powitali, a może przyjdzie nam tutaj pomóc? Nie byłbym zły. Co myślę, że go nie zauważymy, czy jak? Dziwna sprawa. Chyba, że to jest jakaś ich taka jeszcze inna forma. Najgorzej, oni dwa strzały potrzebują. Chyba, że po tym upadku to się nie podniesie. Podlecisz tu? Podleci. No kiedyś musi być ten pierwszy raz, że nas dziabnie. Nawet nie łudzę się, że będzie inaczej. Co wpuścimy tym razem, tak? Myślę, że czasóweczka. No nie może się skończyć w inny sposób. Na bank coś tu wpuścimy do nas. Jak my z innymi zabawkami... Kurczę, strzelby nie wziąłem. Na coś takiego. To by ginęło na raz. Zapomniałem o tej strzelbie kompletnie, no. Czekaj, bo to może być szpin... A, dobra. Wow, jest kolejny. Widzę krzaki. Mogą się przydać. No przede wszystkim tutaj wycieczka. Nie no, patrząc na to, jak tu dużo fajnych rzeczy potrafią wypluć. Nie jest z nimi tak źle, ale i tak musimy uważać, gdzie nogi stawiamy. To jest ta bramka, rozumiem, że coś jeszcze musimy tu zniszczyć. Wyskoczy coś na nas. Ale, no mają twórcy tego Residenta, tam nas chyba nie było, tak? Bo tu jeszcze coś mamy do wzięcia. O, granat ręczny. Mają twórcy Residenta jakąś taką dziwną słabość do tych robaczków. Po raz kolejny, tak? To nam z czymś takim przyszło się spotkać. Jakieś owady, to tak. Znaczy może po raz pierwszy patrząc na kolejności, że to jest remake, ale gdzieś tam te córy naszej koleżanki... O, na raz, jak z ukrycia. Córy naszej koleżanki, no to też jednak... Takie miłe robaczki były. Gdzie ty jesteś? O, ląduj, o kurcze. Także musiał spaść. Wciąż nie wiem, czy ich jest skończona liczba, czy nie, jak to sobie twórcy wymyślili, bo to wygląda, jakbyśmy mieli iść przez świat likwidując je na każdym kroku. A to jest brama, którą moglibyśmy otworzyć i może zesłać sobie kolejne problemy. Dobra, gdzie my cię słyszymy? To jest najgorsze w tym wszystkim, że wiemy, że on tu jest, ale jednocześnie nie widzimy dziada. I teraz tak, zaatakuje, nie zaatakuje? On tak jakby tam ląduje? A jak wyląduje, to na nas? Gdzie jesteś? Jakby był strasznie wysoko gdzieś. No i nie podobasz mi się. Ale podejdź, spróbujmy podejść do tych drzwi. Wydają się być takie... Dałby radę je otworzyć. Nie, no musimy wyjść na salę, ale boję się, że tutaj to nas to użre. Bo to może jest takie, że tak to spokojnie, spokojnie, ale jak przyjdzie co do czego... Jest! Chodź tu do nas. Padł? Padł. Chwilę się będzie trzeba za nim nabiegać. No ale ostatecznie... Nic ważnego nam nie upuścił chyba. Oczyśćmy tę salę. Nie wiem, dokąd ta brama prowadziła na dole. Czy to było jakieś ważniejsze wyjście? W ogóle wygląda jak droga powrotna. Wiecie co? Zobaczymy od razu, jak już tu jesteśmy. Taki odcinek... A, tam widzę kolejną wajchę. Trochę odcinek pełen niezdecydowania, dokąd dalej, jak tutaj ruszać, no ale jak sobie to otworzyliśmy. I tak, my idziemy, a dobra, tędy przeskakiwaliśmy, no to już wiemy gdzie jesteśmy, no upartego do obrady, do naszego kolegi nawet wrócić. Już podnieśmy, a tam będziemy wracać koło tego jak pociągniemy fajkę, chyba, mam nadzieję. Mam nadzieję. No i pięknie nam się znowu ten teren gdzieś tutaj zazębia. W stylu Residenta. Dobra, ile jeszcze? Nie widzę tylko tych skrzynek, bo gdzieś tu jest skarb. I tak się zastanawiam, czy nie jest on może zawieszony na tym żyrandolo. Nie chciałbym go w głupi sposób stracić. Może zróbmy szybki przegląd tutaj centrum. No co jak co, robaki robakami, fabuła fabułą, ale jednak skarb, no to jest podstawa. To jest tym bardziej, że to... O! Chyba, że to jest nasz skarb. To jeżeli trafiliśmy na to, to obok tego miała być... A, tu jesteś! To bym się naszukał tam u góry. To bym się naszukał.
ta Rubin daje nam trochę możliwości. Mam nadzieję, że jak pociągniemy bajkę, to jeszcze dojdziemy do tego jednego miejsca, które tam wyjdzie coś tu na nas. Wow, nie zauważyłem was! Tak to jest. To... Ale jak dostosowały się do tej posadzki. Czerwona roślina, spoko. Tak nawet możemy chwilę się uspokoić. Żółta by się przydała, żeby to dobrze połączyć. Ale proszę bardzo, jak to się robi ciasno. Kurczę, te potężne granaty mają taką ładną ikonkę. Nie wiem, jak bardzo są potężne, czy warto je robić, czy nie. A, to jest chyba taki... Tak, to jest wejść... Oj! To jest wejście na bok. O, jeszcze jeden. Nawet nie chce mi się meli na nie robić. Co prawda to było zawsze jeden strzał więcej, ale ostatecznie... Cisza? Cisza? To by było wszystko? 600 pitos nas to odciągnęło od planu. Wygląda na to, że cisza, otwieramy. Czyli mogą się skończyć. Dobra wiadomość. W tym całym przeokrutnym świecie. Dobra, gdzie ty tam te pitos jedno zostawiłeś? Czy my wszystko podnieśliśmy? No według mapki wydaje się, że wszystko. Życie nas oce... A nie, tam są drzwi. Myślę, że coś. A to jeszcze moment. Tam są drzwi, ale my mamy... Kurczę, oddal tę mapę. O. Nie, no mamy wszystko. Przynajmniej wszystko z tych rzeczy... O, to jest. No idealnie tam tu padł. Wszystko z tych ważnych rzeczy. Tak, tak bym to nazwał. Że też nie mogliście sobie ukraść córki prezydenta jakiegokolwiek innego kraju, no to najgorszy układ. Stany Zjednoczone, nieodpuszczające, ratujące swoich zawsze, w każdej sytuacji. No przynajmniej na filmach. Ja sobie Amerykę wybrali, no. Filmów chyba nie oglądali. Co tam jest? To wygląda jakby... Była sugestia strzel w to. A jak nie w to, to w to strzel. Ktoś idzie do nas? A! Było blisko. O, a tu coś jeszcze. A, jest. Tak bym pominął taką wazę? Do kopnięcia chyba stąd. No właśnie, mamy spojrzeć. To wiele tłumaczy. Smoku, masz coś dla nas? Chyba nie. Ale trochę jak Kraków można tutaj poczuć te klimaty. Wcale nie chodzi o robaki. Radlos. Oj. Kojarzymy gości z tego, że... A oni są chyba przywiązani jeszcze na szczęście. Kojarzymy gości... Już nie są przywiązani. Kojarzymy gości z tego, że... Kierują się słuchem. Oj. Ło, muerte! Bramy nam zamknęli. Super! Jeszcze coś słyszę? O! Dobra. Dobra. Magnumka! Wywaliłem Magnuma! Ale ostrożnie. Czemu ja Magnuma wywaliłem? No... Jest... Uuu, Espiritus! Jak ja mam z nimi walczyć? Dobra! Może on podbiegnie do nich i załatwi sam. Gdzie jest ten drugi gość w ogóle? Oj, rozpędził! Sorry, macie tutaj kogoś jeszcze od nas? Dobra, nie jest takim złym przeciwnikiem, ale Magnum jeden strzał w plecy i prawdopodobnie by... A tu jeszcze jeden biega, załatwił temat. Oj, jak jest blisko! No mój... Znaczy, póki my tych małych nie załatwimy... To myślę, że nie ma sensu się nawet zajmować tymi dużymi. Dobra. Coś do ręki sensownego. Melni i uciekaj!
Zobaczcie, że to jest szybkie z tymi szponami. Gdzie są pozostałe? Oj. Przecież nie możemy jakoś kamieniem obrzucić czy coś. Nie wiem, jaki to ma zasięg, słuchaj, tak? Bo to sobie... Wow! On słyszy tamtych też! Z tego, co rozumiem, tą wyznawców też tutaj ładuje. Ciabnij go. Czemu R2? No i R2 nie mieliśmy... O! A super, super. To jeszcze taki uszkodzony nóż. Co my mamy zrobić z nimi najlepszego, no? Co my mamy zrobić? Może tak, amunicja do snajperki, a nóż szczęście nam dopisze. O! A nóż szczęście dopisało. Biegiem! A tu jeszcze schodzą. Bo mnie zastanawia po prostu, czy tak, czy ci mali się skończą? I czemu ty masz wyekwipowany ten dziadowski nóż? A nie, ma dobre. Sorry, nożu, przepraszam. O, bo to jest spoko. Tylko, że... Oni nam nawet nie dają się zastanowić nad tym, co mamy zrobić. Może miny jednak weźmiemy. Trochę będzie łatwiej. O. O, bo bardzo fajnie... Ci mali są... Tu jest gong. Dobra, widziałem to. To jest dobra wiadomość. Tylko, żeby nie wejść mu przed nos, nie? To jest dobra wiadomość, że oni tych małych też likwidują. O! Ajajaj, jak nam się pekowo trafiło. Ciekawe, jak na te hałasy zareaguje. Właśnie, oni mogą z siebie nawzajem może atakować. To by było spoko. To by było całkiem urocze, jakby siebie zaatakowali. Nie, bo ci nam chyba będą cały czas wychodzić, dopóki... Odejdź, kolego. My ich nie zlikwidujemy. Ale mu się przykleiło do samego wrzoda. Dobra, pierwszego już nie ma. Aj, tu zapomniałem o tym gongu! Zostaw nas, dziewczyno! Kurczę, zginął czy nie? No chyba... No idź! Kurczę! Się znalazła tutaj! Jakby ona nas tak przytrzymała przy tym potężnym i ten by nas tak kroił tymi łapami, to ja nie wiem, co by z tego wyszło. Weź tu życie szybko i uciekaj. Oj, chyba nas usłyszał. O, nie! Kurka! Mogliby... Ci wyznawcy się na moment zatrzymać, tak? Najgorzej, że już tam się chwalił, że gacza, gacza, a tu... No już! Na te tam wasze... Wow! No nie! Babo! Skuś baba na dziada! Ten jeszcze ma jakiś pancerz na głowie, się ze Skyrima wyrwał. Dobra, szybko. O, to nie było mądre. Jakby nas chwycił. Nie wiem, czy te miny wybuchowe to jest dobry plan na nie, tak? No niby się przykleiło ładnie. O, dobra. Kleczek. Najgorzej. Bierz minę. No nie tak to miało wyglądać. Chociaż w sumie trochę oberwał. Chodź, robaczku, szybko ładuj minę. O, dobrze, 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 jest na czułkach. Tam się ze sobą zaczęli walczyć, jeszcze lepiej. To też, no, ale tych min pójdzie, ale może i dobrze. No i w końcu! Tylko nie tak blisko nas. Dobra, tamci się już trochę porozwalali. Uch, uch. Słuchaj, gość. No jeszcze nie ostatnia mina, ale już niewiele nam ich zostało. O nie, on ma taki pancerz, dobra. To wiele tłumaczy. Ała, kocie, nie gryź mnie w rękę, nie w tym momencie, jak już wszystkich pokonaliśmy. Jeść ci się chce, tak? No ale nie teraz, nie teraz. Ja to mam dopiero tutaj emocje. Dobra, zobaczę, o co chodzi, kotu. Mimka chyba chciała po prostu przekazać delikatnie, żebym się uspokoił. Te nerwy. To niepotrzebne, nie? To tylko gra. Kot A, myślę, że Magnum Ammo. Kot rozumie to lepiej niż ja. Kurczę, no poszło... O, kolejny jednorożec. Poszło całkiem spoko, ale za to tych min... No to... Wywaliliśmy praktycznie cały zestaw. Być może jakby strzelać im w te wrzody poszłoby szybciej. Być może jakby mieć Magnuma i tego jedynego załatwić. Albo w ogóle tam mu w plecy strzelić z takiego Magnuma, jak się nieraz ustawiał. No, to też by załatwiło sprawę. No cóż, może będą potężniejsi jeszcze. Najważniejsze, że poszło jakoś i to
chyba całkiem zdrowo. Tu jeszcze... A nie, moment, to tu są... A miny! No to jednak może był to pomysł na tę grę. Ile tych min tu macie? 4. I wazon. Może to był jakiś pomysł na to miejsce. Zakładam, że też częściej mogliśmy korzystać z tych gongów, żeby ich przywołać. No to byłby chyba najlepszy pomysł. Strzelić w gong, on by się ustawił do nas tyłem tym wrzodem i dzięki temu byśmy sobie... Coś też tam na stole leży. Mogli ich szybko rozwalić. Chociaż widzę, że oni też te gongi, to tak ich nie było aż tak dużo. No ale to dość późno zauważyłem, że coś takiego tu jest na mapie, a druga sprawa, że no większym problemem byli ci kultyści, którzy nas łapali. Jakby nas złapali niekorzystnie, no to moglibyśmy oddać życie takiej głupiej tutaj sprawie. Jeszcze ktoś? A tak w ostatecznym rozrachunku żyjemy. O! Sala tronowa. Nie wiem, czy ta amunicja... No my przyjdziemy tu za jakiś czas, jak już skończą krzyczeć. Ashley! Leon, stop! No, don't come any closer! You hurt! Watch out! Please, do continue. Do not resist, my dear. It serves only to make your suffering all the worse. Please, please. You sick! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Hang in there, Ashley. I'm coming for you. This is Sparta, tak trochę jakby. Możemy się spodziewać tu jakichś problemów, nagród? Nie wiem, jak do tego podejść. Czy to jest te 5 minut ciszy po trudnej walce? Nam obiecane. Tak w survival horrorach się robi. Prawda? Kurczę, no, że też nie mamy strzelby wtedy, kiedy by była najbardziej potrzebna. Faktycznie my straciliśmy trochę życia, tak się zastanawiałem, dlaczego mamy takie ubytki. O, ten się jeszcze ruszał. Czemu nie mogę broni wziąć? Nie chcę. Talk about sticking the landing. A, to kolega, z którym tu lądowaliśmy razem. Nie jest tak źle. Byle tylko nie ominąć fajnych rzeczy. Byle żeby nas nic nie zaatakowało. Byle do domu. Okej, okej. Pierwsza skrzynka, pierwszy punkt zapisu i strzelba do nas wraca. Czy może dobrze, bo nie wytraciłem amunicji, jak tutaj sobie biegaliśmy z tymi łobuzami. To i tak strzelba ma chyba największą skuteczność, jak jesteśmy blisko. Ale nie ukrywam, że w tym miejscu, no nie obraziłbym się. Na możliwość takiej szybkiej, obszarowej reakcji. Tu coś mamy? Dalej bez sekretów, no ale... Grzechem by było nie zwiedzić dobrze tych głębin.
No i to jest już dobrze zwiedzona głębina! A to wy! Tylko tak. To jeszcze nie oznacza ich końca. Trochę bezpieczniej, ale jeżeli to potrafi pływać tutaj, to może też i tu ich kumpel latać. I to jest większy problem. Wy będziecie wracać do życia albo coś? Nie wiem, czy zawczasu powinienem już strzelać. Chodź tu. I nawet się nie urwała ta deska, no. Tam zaskoczone. Większy problem, że donikąd nas to nie doprowadziło. Jesteśmy po drugiej stronie głębin. I co gorsze, mamy dwie ścieżki, żeby dojść do celu. Coś tu pływa? Nie. Czemu ty? A już myślałem, że nie może zaskoczyć. Oczywiście między odcinkami. Posprawdzam obie drogi. Coś spadło nam z nieba, czy jak? Bo już się pogubiłem. Albo w sumie... Jak to idzie? Obeszliśmy jedno. To jest wyjście, tak? I każdy normalny człowiek już by wychodził. Ale to jest Leon. To jest matematyk, ekonomista. Ma wszystko policzone, że warto tu podejść. Wydać 3 pociski, żeby zdobyć 5. No i jesteśmy do przodu. Gorzej, że to też jeszcze ma kilka ścieżek. Tu jest droga. Ale jakoś im mniej ludzkie są te stworzenia, które nas atakują, tym w jaki sposób są mniej przerażające. Przynajmniej ja tak mam. Wow! Oj! Nie wiem, czy on już umiera, czy nie, czy ten dodatkowy strzał jest potrzebny. Ale jakoś ci kultyści, wieśniacy, tam ogólnie mutanci, no to przeraża. A tutaj jest tak w miarę... Może przez to, że też nie musimy się z tym jakoś... O, jest krzaczek po drugiej stronie. I ryba! A, dobra, nie wiem tylko, czy zmieścimy. Największy kłusownik przybył tu do tych wód. Chodź. A to by mogło oznaczać, że niebawem spotkamy się z kimś, kto nam zapłaci za tę rybkę. Może się to topi w wodzie? Nie wiem. A, coś tam płynęło koło... Wiem, że w naszej sytuacji to kusza byłaby mądrzejsza. Ale ostatecznie lenistwo też czasem to wygrywa. O nie! Proch! I to tak na styk. No ostatnio nam wylosował fajnie amunicję. Nie, my nie mamy losowania do min. No dobra, to kraftuj raz jeszcze do... Snajperka. Trzeba by fajnie było minę wykraftować sobie z tych pozostałych. No dobra, a nóż się trafi. Nie, tym razem jednak losowanie nie było nam pisane. Oj, ten hałas. Ten rzec. Tu sobie nadrobimy. Szpreja bierz. Komo? A nie, to nie jest szprej, to są notatki więźnia. No dobrze. Kolejne martwe. Ile czasu minęło, odkąd mnie tu wrzucono? Skromne resztki jedzenia, które otrzymaliśmy, skończyły się, a oni nie chcą dać nam więcej. Ból z głodu i pragnienia jest nie do zniesienia. Ostatecznie większość zdecydowała się na picie czarnej wody. Pierwszym, który się przemienił, był Herminio. Był tak słaby, że nie mógł nawet chodzić, a nagle wpadł w szaleństwo. Gdy jego szał się skończył, dwóch już nie żyło. Myślę, że nie powinniśmy pić tego ciemnego płynu. Kochany Abelardo też odszedł, choć walczył do samego końca. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to pochować ich ciała i modlić się, aby dusze znalazły spokój. O Panie, dlaczego wystawiasz nas na taką próbę? O Panie, a gdzieś ten krzak tutaj miał leżeć? Tam będą... A, okej, widzę, to jest jakaś dziura. Kolejna korona do kolekcji. No pięknie, tak jak my to sobie razem gdzieś tam zmajstrujemy, ta kolekcja będzie naprawdę miła. Przyciśniemy się tu jakoś. Żeś ty, Leon, na to wcześniej nie wpadł, jak biegaliśmy po tych wiochach.
zapuszczone... Moment, jak ty zmieściłeś to, jak... A, no tak, wytworzyliśmy, już myślałem, że coś nam zginęło. Na szczęście wytworzyliśmy trochę tutaj amunicji. Bez bonusu, no i zrobiło się miejsce nagle. Znowu jakieś hiszpańskie napisy. Inkwizycja, no, cała, dobra. Możemy wyjść, cało i zdrów. Chociaż cały czas liczę, że gdzieś tu handlarz będzie. Tak, żeby chociaż... Oh, give me a break. Jak zwykle. To nie jest żaden sekret, prawda? Nie no, widzieliśmy na mapie, że chyba niczego tam nie ma. Oj, kanały. Ile razy my się w kanałach ganialiśmy. Co te szczury... Jest zlecenie na was, czy nie? Bo nie wiem, czy strzelać. Ach. Za długo rozważałem. Zobaczymy, jak będzie zlecenie, to wiemy, gdzie ich szukać. O, kolejny kwiatek, przyda się. No to tak... Rzeczywiście moment, żebyśmy sobie odpoczęli. Na chwilę. Czerwone te... O, ten czerwony jest bardzo fajny. No, myślę, że będziemy musieli się postarać stworzyć kolejną idealną... O, dobra, to tylko wy. Kolejną idealną koronę. Coś macie tu w rurach? Nic. No najważniejsze, że nasz kolega z biznesem nawet upadł tak nisko i możemy się w tym miejscu spotkać. Moment. Słyszę coś. A jesteś, dziad. Dzień dobry. Poziom 10, czy rozdział 10. Witamy. Nie ominąłem? A, nie ominąłem, ale tu na wejście jeszcze coś powinno być. Takie życie. Masz coś nowego dla nas? Bo przeszliśmy przez takie rzeczy. Nie. Nie ma nic nowego. Ale myślę, że to będzie dobry punkt, żeby zakończyć ten odcinek. Porobię małe zapasy. Zobaczę, co warto wziąć ze sobą dalej. Co zostawić. No na pewno fajnie by było wyrzucić to, z czego nie strzelaliśmy ostatecznie. Przypisać sobie może strzelbę. I w ten sposób jakoś pójść dalej to... O, dalej nie ma miejsca na strzelbę. No to super. To tym bardziej. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, gdzie ruszymy naszą podróż, jak tylko zrobię porządki. Stworzę, mam nadzieję, że perfekcyjną koronę. Da się? Da się? Chyba się da. Ponownie. Ponownie. Czekaj. Gdzie tam te to tam wciskacie? Złom. Ponownie będziemy mieli perfekcyjną koronę do sprzedania za... Ile tych niebieskich? Jak brakowało? No to było trochę słabo, teraz się dużo tego zrobiło. Kolejna korona za 100 tysięcy, ale to do opchnięcia w kolejnym odcinku. No i też pomyślę, czy nie da rady czegoś fajnego tu zmajstrować z tych innych przedmiotów. Może 2 złote i 1 zielony, albo tu 2 czerwone, albo tu 2 złote. Zobaczymy, czy te pieniądze będą nam potrzebne, ale zawsze są. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.